A i witam z ulubionego miasta wszystkich, czyli z Berlina, dokładnie z jednej z dzielnic domków prywatnych. No idę na piechotę, no bo tutaj wjechać, uliczki 90 stopni, zakręty to jeszcze ślepe, także nie ma szans, żebym tu wjechał. A idziemy zobaczyć i odebrać ewentualnie Skodę Fabię, która już tam miała być dawno, ale jej nie było. Coś tam. I w końcu było halo, że auto jest. Można przejść zobaczyć, ale jest zjeżdżone do końca, więc stoi pod domem u właściciela, nie? Także zobaczymy zaraz. No i odebraliśmy Skodę Fabię Kombi z silnikiem benzynowym, tradycyjnie kosiarkowym. Auto jest, no tak mówię, użytkowane do wczoraj, jest niewymeldowane. Są tablice ubezpieczenia auta, można wracać na kołach, ma delikatne draśnięcie tam z tyłu. Oczywiście my możemy nim wracać na kołach. Normalnie człowiek jak przyjdzie, nie dostanie tak auta na niemieckich tablicach, ale jest po prostu umowa i to jest wiążąca, pod tam rygorem karnym oczywiście, że cokolwiek się stanie z autem przez ten czas, no to wiadomo, odpowiadam ja, czy tam ten, kto odbiera, czy, no czyli ja. No i do 7 dni trzeba odesłać tablicę, żeby mogli tutaj sobie spokojnie auto wymeldować, nie? Jest to, widzicie, jak jest tak wąsko, że jest po prostu jakaś kurwa masakra, a ja sobie stoję tutaj, nie? No, także tak to wygląda. No i to jest ta Fabia. Tu jest uszkodzenie, no, faktycznie zderzak wgnieciony. Nie wypadł ze ślizgu, nie? PDC, klima, cały tutaj jest, o. Jest całe uszkodzenie auta, ten tył tylko. Auto z 2011 roku, więc jakieś młode nie jest, to 10-letnia Skoda, ale całkiem taka miarę zadbana. Ma przejechane 80 tysięcy. Dobra, pokażę Wam za dnia tą Skodę bardziej. Tu z prawej, z lewej, przepraszam, strony z przodu, jak widzicie, uszkodzony zderzak. Teraz lewy tył, czy to co było widać, to wgniecenie i wyskoczył zderzak ze ślizgu. Prawa strona, tak samo wgniecenie i obtarcie, łącznie z obtarciem tutaj o tego nadkola, co widzicie. I to w zasadzie by byłoby tyle. Aha, w środku nowe wyposażenie podstawowe, zwykła Skoda. Cena samochodu 2300 euro, tyle trzeba było zapłacić. Klient sobie musi zapłacić za to auto tutaj. No i wiadomo, plus opłaty, plus naprawy, nie jest jakaś wygórowana kwota. Aha, silnik benzynowy, niestety TSI 1.2. No ale wiadomo, co dzisiaj w tych Skodach, w tych samochodach jest, nic innego nie będzie. Także najprzeciętniejszy samochód, prawda, marki Skoda, taki był, taki jest. Ja teraz spróbuję podjechać, zostawić ją tutaj, podjadę do chcę zabrać inny samochód i będzie to Toyota Yaris. No tak, Berlin. Przejechać, słuchajcie, aż pod, praktycznie pod Aleksanderplatz, Görlitzer Park, dokładnie tamten rejon. Przyczepa została ze Skodą tam na tamtym adresie, bo tutaj nie ma szans, tam gdzie wjeżdżam jest, nie dość, że jest ślepa, to 2,8 tony jeszcze dodatkowo, także, ale będziemy bardzo duży i ciężki samochód zabierać, obiecuję Wam, strasznie duży, chyba nie wiem, czy mi się zmieści na lawetę. No i ja, jak widzieliście, niestety nie odebraliśmy samochodu, akurat właściciele to byli Polacy mieszkający w Niemczech. Dostałem dosłownie 10 km przed celem SMS-a, jak widzieliście, czy WhatsAppa, żeby nie przyjeżdżać po Toyota Yaris, a powód jest taki, że po prostu ubezpieczalnia nie wypłaciła żądanej kwoty, jaka miała być przyznana, i w ostatniej chwili zaniżyli kwotę odszkodowania, także już ubezpieczalnie też zaczynają, jak to się mówi, powoli mniej wypłacać to, co mniejsze kwoty niż mają wypłacać, no i po prostu właściciel się wycofał ze sprzedaży w ostatniej chwili, czyli podobna sytuacja jak ostatnio. No nie, w związku z powyższym jadę dalej, mam nadzieję, że upoluję chociaż jakieś dwa fajne Ople, są tam na oku, czy w sumie są cztery, ale podejrzewam, że z tego góra wezmę jeden albo dwa, bo po zdjęciach już dwa i po opisie się raczej nie nadają, także zobaczymy, co będzie, więc jadę dalej, słuchajcie. No i udało się odebrać ładną Astrę 5 z 2018 roku.
bardzo mały przebieg i fajnie autko wyposażone, 3-latek, i to są fajne strzały. Autko już dosyć fajnie wyposażone, jak widać, co powinno być, to jest. Jest także skórzana tapicerka, czarna podsufitka, jest automatyczne otwieranie tylnej klapy, jak to w samochodzie takim dużym, jest wszystko praktycznie to, co trzeba. Pełny klimat, podgrzewane fotele, klimatyzowane, przełącznik sport, wszystkie te czujniki, systemy, czytanie znaków oczywiście, wykrywanie tamtych przeszkód, widzenie pasów, nawigacja, przede wszystkim fajne jest to wykończenie, fajna jest ta tapicerka, czarna skóra, czarny środek, tylna kanapa też podgrzewana jest oczywiście, no także wszystko jest tak już to, co powinno być, już takie wyposażenie fajne, kamerka cofania, a tam na Iveco mam Asę trójkę, którą się też udało zabrać, dosyć fajną, ciekawą, to już Wam zaraz pokażę. No a tutaj mamy Asę trójkę, 2007 rok, Polift kombi, bardzo podobna do tej poprzedniej, z tym, że bez panorama dachu, natomiast w środku taka, powiedzmy, na plus mała niespodzianka. No i środeczek Asy trójki Wam chyba już nie trzeba pokazywać, to jest wszystko wiadome, jasne. Już po zegarach widać, że jest troszeczkę inaczej. Mamy tutaj funkcję sport, prawda, podgrzewanie i tapicerkę, fotele kubełkowe Recaro. A niespodzianką w Astrze jest to, że napędza ten samochód silnik o pojemności 1.6, ale doładowany, benzyna 180 koni, także szybkie, sportowe, rodzinne kombi. No i takie dwie Asy się udało zabrać z Opla. Tam były jeszcze dwie w hatchbacku, też trójki, jedna czwórka, ale stopień zużycia tych samochodów wyeksploatowania nie był adekwatny do ceny, jaką salon proponował, nie? Ale te są całkiem przyzwoite. Tu jeszcze nawigacja jest. No i taka trójeczka, stara, bo stara, ale jeszcze jara, tak? Upolowana Skoda, Asta piątka, Asta trójka, Toyota niestety została, ubezpieczalnia, no i tam były jeszcze dwie, tak mówię, dwie czy trzy Asty i też zostały, bo ich stan, no, duży znak zapytania, po prostu nieadekwatne do ceny. Dobrze, wracamy w takim razie, ale zimno, wracamy do domu, piąteczek, piątunio, miłego weekendu Wam życzę, hej!